Gniew kojarzy się negatywnie, ale wcale tak nie musi być, gdyż wszystko zależy od tego, jak zachowamy się po tym już, gdy gniew w nas się obudzi. Czy on będzie motywatorem do dobrego działania, do tego, żeby walczyć o jakieś dobro, czy też gniew sprawi, że stworzymy nowe zło, zachowamy się nieadekwatnie do tego, co sprawiło, że żeśmy się rozgniewali. Najczęstszą wadą w przypadku gniewu jest jego nadmiar, czyli z jednej strony porywczość, wtedy kiedy nagle szybko reagujemy nadmiernie na daną sytuację, czy po prostu pewna mściwość, czyli trwałość tego gniewu, która dąży do zemsty, jakaś obraźliwość, kłótliwość. To są właśnie tego typu zachowania, które są przejawem nadmiaru, byśmy tak powiedzieli, gniewu. Bo gniew opanowuje łagodność. Co to łagodności? I nie chodzi tutaj o jego zduszenie, że tak powiem, ale o to, żeby gniewem swobodnie dysponować, panować nad nim, nie dopuszczać, żeby był on nadmierny. Pewną taką niedoskonałością jest też niedomiar gniewu. Wtedy, kiedy powinniśmy się gniewać, kiedy powinniśmy reagować na zło, nie reagujemy. I Arystoteles mówił o takich ludziach, że oni mają naturę niewolniczą. I teraz, jak sobie z tym gniewem radzić według takich klasycznych, ale nie tylko, reguł? Przede wszystkim, tylko tutaj jeszcze wcześniej chcę powiedzieć, że oczywiście będą pewnie takie sytuacje, kiedy bez lekarza się nie obędzie i bez jakichś tam medykamentów. Niemniej ja mówię o takich, mam na myśli takie sytuacje, kiedy sami możemy spróbować zapanować nad swoją słabością, kiedy ta słabość właśnie wynika z braku odpowiedniej pracy nad sobą. Pierwsza kwestia, na jaką należy zwrócić uwagę, to to, że dążąc do uformowania sprawności moralnej, pewnej dyspozycji, musimy przyzwyczajać się do określonych działań. A żeby tak było, musimy się najpierw przez pewien dłuższy czas odpowiednio zmotywować, żeby wytworzyć w sobie przyzwyczajenie, żeby pewne nasze zachowania były powtarzalne i tym samym właśnie powstały nawyki, które staną się zalążkiem przyszłej cnoty właśnie łagodności. Łagodność to tak brzmi, że to jest taki człowiek zbyt uległy, ale nie. Łagodność właśnie, jeszcze raz powtarzam, polega na tym, że odpowiednio dysponujemy gniewem, odpowiednio możemy nad nim zapanować. W jaki sposób można wytworzyć to przyzwyczajenie? Na przykład regularnie czytając codziennie przez dłuższy czas fragmenty książki na temat panowania nad gniewem, na temat duchowości. Takie codzienne czytanie po 2-3 strony, które będzie nas później gdyby pobudzało do pewnych rozważań, do medytacji i postanowień, ono będzie sprawiało, że nasza motywacja będzie na wysokim poziomie przez dłuższy okres czasu i w ten sposób możemy wytworzyć pewien nawyk, pewne takie przyzwyczajenie, które będzie na zalążkiem przyszłej sprawności moralnej. Druga kwestia, na którą tutaj można zwrócić uwagę, to to, żeby nie podchodzić do wściekłego psa. Czyli innymi słowy, nie prowokować pokus. Jeżeli będziemy wchodzili w pewne takie sytuacje, które wiemy, że mogą doprowadzić do naszej irytacji, złości, do tego, że będziemy się zachowywali w sposób nieadekwatny, że ten gniew będzie w nas dominował, to jest błędem. Jeżeli zatem ktoś ma jakieś tam problemy, powiedzmy, że po alkoholu jest agresywny, to powinien tę kwestię przemyśleć. Ludzie, którzy mają dużą świadomość religijną, są wierzący, powinni starać się być jak najdłużej w stanie łaski uświęcającej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek ma takie poczucie, że jest w grzechu, to łatwo sobie wtedy tak wytłumaczy, że ja i tak zgrzeszyłem, to i tak będę szedł tam niedługo do spowiedzi, no to teraz nie będę się opanowywał i teraz jeszcze tutaj ja mu pokażę, co tam będę się tutaj za bardzo nad sobą
opanowywał, będę siebie opanowywał, skoro i tak przecież pójdę do spowiedzi. Pojawia się taka właśnie, czasami podświadoma taka kalkulacja. Dlatego bycie ciągle w łasce uświęcającej, w stanie, w którym nie mamy grzechu ciężkiego, może być tutaj takim motywatorem do słusznego działania, do tego, żeby się jednak opanować. A poza tym sama łaska uświęcająca też tutaj ma znaczenie. Warto też w sposób taki rozumny dysponować lękiem przed karą. Wiadomo, że gniew czasami na przykład doprowadzi do rękoczynów, to może przyjąć już, mogą z tego być już konsekwencje prawne, można po prostu pójść do więzienia. Jeżeli ktoś jest właśnie taki krewki, to powinien sobie coraz przypominać to, że niepanowanie nad tym no, będzie prowadziło do daleko idących konsekwencji. Jeżeli ktoś się czuje obrażony, no to ma takie przekonanie, że w danej sytuacji należy się pomsta za ten zły czyn, który go spotkał. Rozróżnijmy pomstę od zemsty. Zemsta jest czynem niegodnym. On tutaj uważa, że należy się pomsta, czyli odwet taki uzasadniony moralnie. I jeżeli cały czas będziemy się tylko na tym koncentrowali, jak to my zostaliśmy skrzywdzeni, często w takich śmiesznych nawet sytuacjach, no to jest po prostu nieadekwatne do tego problemu i do tego, co chcemy zrobić. Często po prostu takie sytuacje można rozwiązywać jakoś tam polubownie, albo też no, trzeba o tym pamiętać, że no, w większości takich sytuacji to ta pomsta nie należy do nas, ale na przykład do jakichś organów ścigania. Złość najczęściej ujawnia się w mowie, dlatego warto po prostu panować nad językiem, utrzymać pewną tonację. Białe linie. Białe linie polegają na tym, że w sytuacji zmęczenia, stresu, gdy jesteśmy niewyspani, bardzo łatwo możemy ulec właśnie takiemu wybuchowi gniewu. Tylko jakaś iskra i już jest wybuch. Dlatego w takich sytuacjach, gdy jesteśmy w takiej sytuacji, powinniśmy sobie ustalić, jak się mamy zachować. Mamy na przykład nic nie mówić, albo mamy mówić właśnie w pewnej tonacji, albo na przykład mamy opuścić pokój, ale nie zastanawiać się, nie podejmować decyzji żadnych, bo po prostu jesteśmy w takim stanie, że ta decyzja nie będzie decyzją obiektywną. Postawa zewnętrzna. Często w sytuacji konfliktu zaczynamy się po prostu nakręcać, szybko chodzić, mówić, machać rękami. Starajmy się właśnie wtedy rozluźnić napięcie mięśniowe, usiąść. Wtedy łatwiej będzie nam zapanować nad tym uczuciem. W różnych konfliktach z innymi osobami bardzo często koncentrujemy się na ich wadach, na tym, co dana osoba złego zrobiła. I tym samym to po prostu urasta do takich niewyobrażalnych rozmiarów. Ten nasz wróg, czy tam przeciwnik, z kim się nie zgadzamy, staje się osobą, która wręcz jest jakimś potworem. Często jest tak, że jest to po prostu tylko taki nadmuchany balon. Wystarczy skoncentrować się bardziej na pozytywach tej osoby i ta sytuacja już się radykalnie zmieni. Następna kwestia to odkrywanie miłości bliźniego. My po prostu nie pamiętamy, że na tym polega Ewangelia, żeby się nie mścić za każdym razem, ale starać się wybaczać, starać się dogadywać. I tutaj takim ćwiczeniem będzie na przykład to, żeby ofiarować komunię w intencji danej osoby, czy po prostu modlić się za tę osobę. Nawet wtedy, kiedy mam jakieś tutaj problemy, to ta sytuacja może się definitywnie odmienić. Warto też skoncentrować się na uczuciach hamulcowych, rozwijać je. Mam tu na myśli żal, smutek, wstyd. Czyli wyobrażać sobie, jakie będą konsekwencje tego gniewu. Wcześniej mówiłem, że będą to kary, że może być to kara na przykład nawet więzienia, czy jakieś tam grzywny. Ale też po prostu wstyd. Później takie złe samopoczucie, gdy będziemy sobie gdyby rozważali te sytuacje, te konsekwencje, to oto i pojawią się te uczucia, to one będą nas powstrzymywały przed pojawieniem się tej wady.
To wszystko ma służyć do tego, że będziemy formować cnotę łagodności, czyli pewną dyspozycję moralną do tego, żeby odpowiednio zapanować nad gniewem. I to jest naszym celem. Przez te elementy możemy do tego dojść. Zatem nie należy tego traktować jako takie pojedyncze rady, które tam sobie można wykorzystać, ale należałoby dążyć do tego, żeby uformować konkretną sprawność moralną.